Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa oraz Rafał Sadoch. Technik, fundamentalista, podsumowujemy tydzień, trochę skrócony, ale myślę, że będzie jeszcze trochę czasu, żeby o tym wspomnieć, więc zmienność na niektórych instrumentach nie jest aż tak duża, jak można byłoby oczekiwać. Euro-dolar jako pierwszy z technicznego punktu widzenia. Przypomnę, że mamy przełamaną już dawno spadkową tendencję w relacji do euro, czyli dolar, czyli euro w tej chwili jest w procesie umacniania się. Jesteśmy powyżej 1,08, to jest zeszły tydzień. No i w połowie drogi do 1,1050, a na skali tygodniowej to jest potencjalnie kolejny przystanek, czyli kolejny opór, gdzie białe świece mogłyby dotrzeć. Ten tydzień no chyba zamkniemy świecą niepewności, czyli klasyczne dojdzie cena zamknięcia i otwarcia bardzo blisko siebie, górny i dolny ciel, idealny krzyżyk, więc jednym słowem nie ma rozstrzygnięć, jeżeli chodzi o ten tydzień, więc ja bym dał równe szanse zarówno powrotowi w stronę 1,8 i zrobienie korekty w ramach aktualnych wzrostów euro, jak i od razu ruchu w kierunku 1,1050. Jeśli chodzi o euro-dolara, to możemy powiedzieć, że po tym jak pojawiły się przed tygodniem oczekiwania zarówno wobec Fedu, jak i Europejskiego Banku Centralnego co do obniżek stóp procentowych w przyszłym roku, co ciekawe w takiej samej skali po 100 punktów bazowych, no wydaje się, że w ostatnich dniach to jak zachowują się realne gospodarki jest decydujące dla tego, w którą stronę podążają notowania głównej pary walutowej. Patrząc na to, gdzie jest amerykańska gospodarka, no to jednak jej aktywność jest relatywnie wyżej niż na starym kontynencie. Bo jeśli popatrzymy na Europę, no to tam ta w trzecim kwartale znalazła się recesji. W mijającym tygodniu poznaliśmy wczoraj wstępne dane PMI na temat koniunktury w największych gospodarkach, no i tutaj ona lekko się poprawia. To znaczy wskaźniki PMI cały czas są poniżej granicznej wartości 50 punktów obrazujących spadek koniunktury, ale te spadki, które są w ostatnich miesiącach, nie są tak głębokie, jak były wcześniej, czyli gdzieś już to dno mamy za sobą i jest nadzieja na to, że aktywność może się poprawiać. Dzisiaj także poznaliśmy indeks IFO, który no, jest takim uważany za najlepsze źródło informacji na temat koniunktury w Niemczech i on także się poprawił wobec tego, co było w poprzednim miesiącu. No ale patrząc na dane ze Stanów Zjednoczonych, tam koniunktura jest wyraźnie wyżej i no, nie możemy mówić nawet o recesji. To jest ten czynnik, który w ostatnim tygodniu pomagał dolarowi. Jeśli chodzi o to, co będzie miało decydujący wpływ na rozstrzygnięcie eurodolara, no to ten bank centralny, który jako pierwszy zacznie bardziej otwarcie mówić o obniżkach stóp procentowych, no będzie miał największe znaczenie. Patrząc na inflację, ta stopniowo spada. No i pytanie, którzy bankierzy centralni jako pierwsi będą to komunikować, bo to może mieć, tak jak powiedzieliśmy, największe znaczenie. Przechodzimy do naszej jednostki monetarnej, czyli PLN-a, który bez względu na to, czy weźmiemy CHF, a euro, który jest w tej chwili prezentowany, no to nasza waluta jest mocna. W przypadku euro PLN-a mamy naruszenie wsparcia 4,37. Ja użyję słowa naruszenie, ponieważ jak sami Państwo widzicie, powstaje dolny cień na świecy tygodniowej, czyli pierwsza część tygodnia z umocnienie PLN-a, teraz trochę słabszy okres, ale ten słabszy okres to raczej bym nawiązał do możliwości pojawienia się krótkiej korekty. No trochę bardziej się będę martwił o PLN-a wtedy, kiedy on wyszedłby powyżej 4,43, no uwzględniając aktualną dynamikę spadków, raczej trudno się tego spodziewać, ale no, trzeba mieć też świadomość tego, że silne spadki mogą wygenerować nam proporcjonalną pod względem zmienności korekty i to wcześniej czy później się może pojawić. Pytanie tylko, czy właśnie 4,37 to już jest przestrzeń, gdzie powinniśmy takiej korekty szukać, czy bliżej 4,25? To są te dwa główne poziomy, które wyróżniają się na tygodniowym wykresie. Jeśli chodzi o złotego, no to ten doświadczył fundamentalnych zmian, takich średnio i długookresowych. Oczywiście ocieplenie w relacjach z Unią, czy zmiana nastawienia Narodowego Banku Polskiego, to są te elementy, które będą wspierały złotego w kolejnych miesiącach. Patrząc jednak na krótką perspektywę, no to tutaj dolar jest czynnikiem decydującym i to, jakie publikowane są dane ze Stanów i to, co mówią tamtejsi bankierzy centralni. Jeśli uderzają w gołębie tony, to oczywiście dolar traci na wartości, a kapitał przepływa w kierunku walut z rynków wschodzących, do których oczywiście zaliczany jest złoty. Także dzisiaj w kalendarium mamy jeszcze przy skróconej sesji w Stanach
wstępne dane PMI na temat koniunktury w amerykańskiej gospodarce, zarówno w przemyśle, jak i w sektorze usługowym, czyli no, im słabsze dane z amerykańskiej gospodarki, to możemy powiedzieć, że tym lepiej dla złotego, bo będzie to przybliżało cięcia stuprocentowe w wykonaniu amerykańskiej rezerwy federalnej. Także w krótkim terminie złoty w ostatnich godzinach de facto skorygował się po bardzo silnych wzrostach, no ale jeśli chodzi o to, co się będzie działo w najbliższych dniach, to musimy patrzeć przede wszystkim na to, na dolara i jakie będą publikowane dane ze Stanów Zjednoczonych. Kolejny instrument to złoto i tutaj akurat prezentowany jest wykres dzienny ze względu na to, że zmienność się troszeczkę zmalała, notowania oscylują w okolicach, czy też wokół może bardziej, nie w okolicach, ale wokół 1960 dolarów, w tej chwili są powyżej, więc no ja muszę spojrzeć w stronę 2070, no ale co ciekawe pojawia się według mnie realny problem z pokonaniem bariery 2000 punktów za uncję, za ten metal, więc tak długo jak ta zielona, krótkoterminowa strefa stanowi poważny opór, no trudno mówić o ataku na tą najwyższe wartości, jeżeli chodzi o ten instrument. Szybkie spojrzenie na długi termin, bo chciałbym tutaj zwrócić Państwa uwagę, że od wielu, wielu miesięcy ten instrument porusza się w bardzo szerokiej konsolidacji. Przypomnę, 2070 to jest jej górne ograniczenie, a jeżeli chodzi o dolne, no to doszukiwam się bliżej 1670-1650 i tak naprawdę tkwimy w tym od roku 2020. No i dopóki coś tutaj się chyba strukturalnego nie wydarzy, no to można zakładać, że ten taki szeroki ruch boczny będzie trwał. Jeśli chodzi o okolice 2000 dolarów za uncję, no wydaje mi się, że to jest kwestią czasu. Jeśli faktycznie inflacja będzie spadać, a banki centralne będą łagodziły swoją retorykę. W przypadku złota, to już nie tylko chodzi o amerykańską rezerwę federalną, ale i EBC, i Bank Anglii. Generalnie jeśli chodzi o politykę monetarną, jeśli popatrzymy na największe banki centralne na świecie, to zdecydowana większość z nich planuje w przyszłym roku obniżki stóp procentowych i no tak jak w 2022 roku podwyżki stóp procentowych ciążyły notowaniom złota, tak wydaje się, że teraz poluzowanie warunków monetarnych no, będzie czynnikiem, który jak najbardziej może wyprowadzić notowania żółtego metalu na nowe szczyty. Potrzeba do tego dalszego spadku inflacji, no i też umiarkowanych sygnałów wskazujących na spadek aktywności gospodarczej, bo oczywiście to będzie sprzyjać łagodzeniu retoryki przez największe banki centralne. Ropa. Mam wrażenie, że na ropie coś się zmienia. Czy weźmiemy wariant WTI, który w tej chwili jest prezentowany, czy też Brent, to sytuacja jest bardzo podobna. Dużo wydaje mi się, że zadziało się w okolicach środy, kiedy po raz drugi testowana była wartość w okolicach 75 dolarów, to jest to zielone wsparcie. Ja przypomnę, że 75 dolarów to nie jest miejsce przypadkowe, bo w przeszłości popyt bardzo agresywnie się tutaj uaktywniał, więc jeżeli mamy wyhamowanie i to nie pojedyncze, a podwójne, a nawet kto wie, czy nie będziemy mówili o jakiejś małej formacji odwrócenia głowy z ramionami w takiej mini wersji, no to ruch w stronę 82 wydaje się być logicznym uzasadnieniem. Albo odwracając to stwierdzenie, tak długo jak 75 dolarów nie zostanie przełamane, no to nie ma co sięgać do niższych wartości, jak na przykład 67 czy 64 dolary, które w tym roku były, gdzie cenę widzieliśmy właśnie w tym roku na tych poziomach. Notowania ropy w ostatnich dniach determinowane były głównie oczekiwaniami przed spotkaniem krajów OPEC+. Członkowie kartelu oraz inne kraje z niespółpracujące miały w niedzielę podejmować decyzję na temat tego, jak będzie wyglądała polityka ograniczeń wydobycia w 2024 roku. Nieoczekiwanie to spotkanie zostało odłożone w czasie, co rynek zinterpretował jasno, bowiem no nie ma zgody wewnątrz kartelu co do tego, jak ma wyglądać polityka cięć w przyszłym roku, no i stąd trzeba jeszcze więcej czasu na wewnętrzne negocjacje. Ta niepewność przeceniła trochę notowania
ropy, no ale jesteśmy cały czas przed decyzją. Najwięcej ma do powiedzenia oczywiście Arabia Saudyjska oraz Rosja. No i wydaje się, że w kolejnym tygodniu także w zależności od tego, jakie będą pojawiały się komunikaty na temat tych negocjacji, jakie mogą być finalne ustalenia, no to to będzie najważniejszy z czynników dla notowań czarnego złota, także musimy się nastawiać na politykę w najbliższym czasie, no bo ona będzie tutaj miała kluczowe znaczenie. Na początku dzisiejszego dnia wspomniałem o mniejszej aktywności inwestorów, głównie za sprawą Stanów Zjednoczonych, no bo tam jest, było wczoraj święto, więc to oczywiście też pewnie wpłynie troszeczkę na dzisiejsze notowania. Zmienność mała, to jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie świece, no to ta bieżąca jest jedną z najmniejszych. Dotyka, czy też testuje 4550. To jest bardzo ważny opór, czy też realna przeszkoda przed nowymi tegorocznymi maksymami, więc jeżeli nie udałoby się jej pokonać, no to trzeba mieć świadomość, że jakaś korekta się powinna tutaj pojawić. Moją uwagę na pewno zwraca bardzo duża aktywność bytków. Sięgam do przeszłości, nawet jeżeli mieliśmy silny i stabilny trend, jednorodny, który trwał miesiącami, to próżno było szukać tak gwałtownych wzrostów nieprzerwanych korektami. Więc 4550 jest ciekawym miejscem na to, żeby utworzyć lokalny szczyt i żeby na przykład notowania chwilę odpoczęły i powróciły w stronę 4370, przynajmniej w skali tygodniowej. Jeżeli następne nasze spotkanie to będzie już odbywało się, kiedy cena S&P 500 będzie powyżej 4550, no to ja będę musiał sięgnąć do maksymalnych wartości, jeżeli chodzi o kontrakty terminowe, ten indeks, czyli bliżej 4800. Jeśli chodzi o sytuację na rynku akcyjnym, no to możemy powiedzieć wyraźnie, że jeśli chodzi o listopad, to będzie chyba najlepszy miesiąc od blisko 3 lat i on jest oczywiście spowodowany zmianą nastawienia wobec banków centralnych, czyli cały czas kręcimy się wobec tego, co ma zrobić, czy też co zrobi Fed i oczywiście potencjalna korekta no, będzie zależała od danych, jakie będą się pojawiały z gospodarki, jeśli napłyną jakieś sygnały dotyczące potencjalnego wydłużenia się spadku inflacji, jeśli pojawią się jakieś dane z gospodarki, które wskazują, że ta presja cenowa może się jeszcze utrzymywać, to oczywiście by to mogłoby to wywołać pewną korektę. Podobnie komentarze płynące ze strony bankierów centralnych, jeśli dalej będą bić w jastrzębie tony, mimo danych wskazujących na spadek inflacji, to oczywiście możemy zobaczyć częściową realizację zysków, no ale generalnie dokonała się taka pewna zmiana fundamentalna rentowności obligacji, uległy wyraźnemu cofnięciu. Amerykańskie rentowności są w okolicy 4,4, a przed miesiącem no, to było prawie 5%. Kapitał zatem szerokim strumieniem może przepływać z rynku długu właśnie na rynek akcyjny, a patrząc chociażby na wczorajsze święto dziękczynienia w Stanach Zjednoczonych, no tutaj coraz częściej pojawiają się komentarze no, wskazujące na deflację, bo publikowane w social mediach są bardzo często koszyki dóbr potrzebnych do przygotowania kolacji, no i okazuje się, że w 2023 roku ten koszyk po prostu jest tańszy niż w 2022, czyli jeśli chodzi o ceny żywności, w Stanach Zjednoczonych możemy już mówić o deflacji, która może się rozlewać na inne segmenty, jeśli notowania ropy będą kształtowały się poniżej $80 za baryłkę, a zatem jak najbardziej tutaj rysuje się przestrzeń do dostosowania polityki monetarnej przez największe banki centralne. No i jeśli one zaczną to komunikować, a dane będą wspierały taki scenariusz, jak najbardziej możemy widzieć dalszą taką niezaburzoną większymi korektami próbę wychodzenia na północ. Na koniec zostawiłem DAX-a, który no, sentyment rozlał się po całym rynku, więc nie ma też co tutaj wyróżniać poszczególnych parkietów. Ten niemiecki także dość mocno urósł i to widać gołym okiem. Przełamane 15 700 właściwie bez żadnej reakcji ze strony niedźwiedzi. 16 000, strefa raczej z kategorii lokalnych, ale widać, że jest mały problem, żeby ją pokonać. Wskaźnik relatywnej siły informuje, że jest dość drogo. Drogo w sensie takim, że jeżeli weźmiemy pod uwagę
czas trwania i wysokość tak naprawdę tej fali ostatniej wzrostowej, no to powoli pojawia się informacja, że czas jest na chwilowy odpoczynek, więc 15 700 może być takim miejscem, gdzie ja bym się spodziewał zobaczenia kolejnego dołka. Jeżeli jednak 16 000 zostanie przełamane, no to kolejna przeszkoda jest 300 punktów wyżej, a potem będziemy sięgali już do ostatnich szczytów, a co wyżej, no to już tak naprawdę musimy sięgnąć po bardzo zaawansowane narzędzia analizy technicznej, żeby zrobić jakieś projekty cenowe. Ale myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy oczekiwać ruchu korekcyjnego. W ostatnich tygodniach europejskie parkiety, czy też niemiecki DAX, trochę nadrobiły zaległości wobec amerykańskich odpowiedników. Patrząc na przyczynę, oczywiście pojawiły się oczekiwania na to właśnie, że Europejski Bank Centralny także ruszy z obniżkami w przyszłym roku i to jest też ten główny czynnik, który napędza wzrosty na tym rynku. Zatem jeżeli byśmy mieli dopatrywać no, potencjalnych relacji, co może w większym stopniu, w mniejszym podążać na północ, no to też wsłuchujmy się w to, co mówią bankierzy centralni, podobnie jak i przy eurodolarze, bo ta gospodarka, która jako pierwsza zacznie obniżać koszt pieniądza, te przedsiębiorstwa, które jako pierwsze będą miały te bardziej dogodne warunki finansowania, po prostu zaczną radzić sobie lepiej, no a oczywiście rynek akcyjny jako pierwszy będzie to wyceniał. Zatem to tylko podkreśla, że głównym czynnikiem zmienności w tym momencie, w ostatnich tygodniach i zapewne w końcówce roku będzie tutaj pozostawała cały czas polityka monetarna. Jeśli chodzi o stopniowo dobiegający do końca sezon wyników, no to mniej więcej był on zgodny z oczekiwaniami, nie wywołał większych przetasowań, był on tylko tłem właśnie w kontekście tych narosłych oczekiwań wobec działań banków centralnych w przyszłym roku. To tyle, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja serdecznie dziękuję. Zapraszamy na wszystkie inne nasze opracowania, a kolejne podsumowanie oczywiście za tydzień. Dziękuję również, pozdrawiam i do usłyszenia.